La Soleada Tenerife. Witam i pozdrawiam ze słonecznej Teneryfy. Samochodzik wynajęty. Szukamy coś do jedzenia i do pomieszkania. No, idziemy szukać tego samochodzika. Wieje niemiłosiernie, ale ciepły wiatr taki. Spodziewałem się na większą patelnię, że będzie tutaj strasznie gorąco. Nie, znośnie. Piękne palemki. O, jest tam, widzę napis tej firmy, z której wynająłem. To musi być gdzieś tu. Samochody sobie jadą. Ale pięknie, kulturalnie się kierowcy zatrzymują, prawie jak w Niemczech. Uha. Numerki są, to się samemu wierzy, czy się zgłasza, zaraz się przekonamy. Już zapłacone, to już. Już jesteśmy. To jest ta firma. I szukamy, gdzie to jest. O, to w tą stronę. To jest w tą stronę. 14 kierowcy. Halo? Tam jest. Jest tu trochę tych samochodów, muszę przyznać. A, no w prawo, tak jak mówiła. Tylko, że nie wcześniej w prawo, tylko tu w prawo. Cicar, cikar, sikar. Canary Islands Car. 43, Trenfiercyś. Jakiś wielki taki, ja myślałem, że to będzie mniejszy. Nie znam się na Peugeotach. Nigdy w życiu nie miałem Peugeota. Co jedynie tylko jeździłem za pasażera. Aha. Tak. Musimy go obfilmować, popatrzcie, bo widzę, że ma kilka tam kreseczek, żeby się nie okazało później coś. Ale mamy autko. Thank you.
ocean zburzony, aż to pryska. Jakie fale! Wow! Wow. Nieźle, aż tu mgiełka jest. Jestem sobie w takiej wiechorybce La Mareta. Sobie ludzie mieszkają przy oceanie. Wiatr wieje, huczy. Woda. Zarąbiście. No, tylko trzeba już dobrego pływaka. W takich warunkach to... Teraz wiem, co to były te białe takie... Takie plamki, ja myślałem, że to śmieci, ale... Z samolotu było widać. Tak pełno takiego czegoś było, myślę, to łodzie? Nie. Co to takie jest? W ogóle nie ruszało. Tutaj się leci, to całkowicie inne się ma wrażenie. Pięknie tu jest. Fajnie sobie po prostu mieszka. Tylko ciekawe, czy im to nie przeszkadza, ten taki ciągły wiatr. Wiedzę całą, zobaczyć, co tu się święci. Co tu jest? Wszystkie sklepy, wszystkie knajpy pooglądać. Niby ma miejscowość, ale coś tu jest. To są takie nieobrobione palmy. Niektóre pielęgnowane, niektóre nie. Tu koło kogoś, koło domu, fajne palemki. Ekstra. I też już widzę takie banieczki na dachach, jak... No nie takie same, podobne. Jak na Cyprze, grzeją wodę naturalnie. Las Maretas. I to nie skorzystamy. Tam poleciał albo kuda. Dzisiaj 13 to trzeba jeść pizzę numer 13. I siedzimy sobie na zewnątrz, tutaj w cieniu. Pani mi wytłumaczyła, że to nie jest La Mareta, tylko Las Maretas. La Mareta to jest koło lotniska. Inna miejscowość całkowicie. Nie wiem, dlaczego w Google Maps pisało La Mareta, ale to nie jest La Mareta, to jest Las Maretas. I mamy taką piękną, fajną, cudowną pizzę i takie winko. Tym razem białe. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Mała restauracyjka, pizzeryjka Las Maretas w miejscowości Las Maretas na północ od lotniska TFS, od Süd. I ja wam powiem, ile zapłaciłem za pizzę. Pizza była taka na cienkim cieście, ale z salami, plus jeszcze dwa winka małe. 8,90. Normalnie petarda. 8,90. W Niemczech to nie wiem, czy by się w dwóch dychach zmieścił. Niemożliwe. Tak, idziemy z powrotem troszeczkę, bo tam w drugą stronę trzeba było bardzo dużo okrążać. Tam są jakieś, ale to pod słońce kiepsko będzie widać, jakieś chwile, jakieś takie skały. No, tu jest tego wszystkiego. No to jak zwykle, wszystko zwiedzić to trzeba było 20 lat, nie? Niemożliwe jest tak na jeden urlop. Ale chociaż skrusza. Morze. Nie morze, ocean, ocean, ocean. Woda, no, wielka woda. Pięknie to wygląda. No inaczej. Wszędzie jest inaczej. Wszędzie jest pięknie. Wow. Szum fal. Idziemy dalej. Dzisiaj tam się nie chce się nigdzie zapuszczać. Tym bardziej, że już tam się coś powąchało, spróbowało. I samochód stoi do jutra. Sobie tą miejscowość, tą wioseczkę, okolice, zobaczymy, co tu ciekawego jest. Tam gdzieś jakieś geszefty, a tam widać w tamtą stronę Pico del Teide. Prawdopodobnie tam już te góry, to nie są chmury, to są góry. Nie wiem, czy to widać. Powinno być widać. Taka mieścinka, no. Wioseczka bardziej. Tamten to mówił, że jest village, to jest wioska. Tam mieszka
kolega tego właśnie, co tu wynajmuje pokój, ale piszka tutaj taką wodą. To jest energia, to jest siła. On mieszka tam w drugiej miejscowości, mówił tam jego kolega, bo mówi ten jest w Czechach. Właściciel jest Czechem, jak się okazało. Można, można. Fajnie, później pokażę. On pytał się, czy z Airbnb, ja mówię, że nie, z Booking.com. I klucze są, wszystko jest. Pokoik. Kuchnia, łazienka, wszystko tam takie wynalazki. To co trzeba, nie? A zamelinowałem się tutaj. Casa Resi, trójeczka. Numer domu. To moja maszyna wynajęta. Peugeot. No taka. Zobaczymy jak się będzie jeździło. Nie wiem, czy motocykl, fajna BMW-sia. I ulica się nazywa San Eutemio. Kale coś tam. I wszystko tu jest las. I tam na górze jest wyjście. To co taki domeczek jest, taki ten, to jest tarasik. Tam też do niego mam dostęp. Mogę sobie widoczki podziwiać fajne. Muszę sobie kawkę zrobić. Wyjść. Poczuć szum oceanu. No pewnie, że tak. Dlaczego nie? Nie musowo zawsze w masówie, w hotelach jakieś tam, gdzie jest 20 pięter i czy tego. I wszystko słychać i ludzie kłapią drzwiami. Trochę ciszy, trochę spokoju. A dla odmiany szum oceanu. Idziemy tu dalej. Nie wiem gdzie to co jest. Jak zwykle się zobaczy. To coś przypomina trochę inne ciekawe strony, ale fajnie, no Hiszpania. To coś jest jak Cypr do Grecji, prawda? Właśnie tam. Teneryfa do Hiszpanii, bo to jest może jeszcze nawet dalej od lądu hiszpańskiego. Tu gdzie ta tabliczka, to może być ta plaża, co można się kąpać. No, śmietniczki są. Fajne zachodzące słoneczko. Jeszcze potrwa, ale no chociaż za górę to zajdzie piknik. To taki pomościk. O, dobrze, to zrobili fajnie. O, wyjdziemy sobie tam na ten. Jok, to tam można się kąpać. Tam jest piaszczyste. Troszeczkę szwirowo piaszczyste. To mi mówił. Pięknie, pięknie. Taka hałda, to jak skała podmyta. To jakaś może lawa jest zastygnięta, nie wiadomo co to jest. I sobie tak ludzie mieszkają. Nie dajcie się nabrać. Nigdzie nie jeździcie. Siedźcie sobie w domu przed telewizorem. Kiście kasę i nigdzie się nie wybierajcie. Po co to jeździć? Po co to odpoczywać? Po co to się targać po świecie, nie? Fajne palmy, piękne. Ekstra to wygląda. Tu jakieś zasady popisane, jak zwykle wszędzie. Gdzie cywilizacja jest, to muszą być zasady. Tu prysznic pewnie z wodą. Jak ktoś wyjdzie ze słonej morskiej, oceanicznej wody, przepraszam, oceanicznej. I tam w tle widzę tego Pico del Teide. Jutro może się na niego nie porwie, bo to trochę za szybko. Ale tu piękne takie. Jedno co mnie ciekawi, to jaka jest temperatura wody. Czy dałoby się wejść? Jak nie, to pogonię poręcznik i jeszcze wejdę dzisiaj. To będzie w miarę taka ciepława. Łach, tam się przebiła woda, ale... Tak od czasu do czasu dochodzi wyżej i niżej, żeby tu czasem nie chlapło. Mnie tu nie skąpało. Wow, ciepła to czy zimna ta woda? Co można było wskakiwać? O, ale tam daje. Wow. Słoneczko zachodzące.
piknik o Delteidę w całej krasie. I tu zaraz ocean i jego ciemne odmęty. I Las Maretas. To jest siła, to jest moc. To nie jest jakieś tam sobie zwykłe morze. Tu popływać to nie bardzo kto by potrafił. Wszędzie ostrzeżenia. Tam co leci? Jakaś maszyna. Turyści do domciu. Ła, teraz to wywaliło. Te głazy przy tym tak zabawki. Dobra, schodzimy powoli. Fajnie zrobili nam takie fajne schodki. Możemy wszędzie wejść. Czekamy, pan zarzuca wędkę, żeby mnie wyjść w kurs. Mamy taki pal z jakimś wieszakiem. Tu ławeczka taka. Tam też jakieś wieszaczki. Ktoś to dobrze pomyślał, półeczki. Można sobie usiąść, przebrać się i wykąpać się w fajnym oceanie. Taka ciemna. Ła! Tu kamyczki, a tu taki drobny, taki ciemny żwirek. Ale tamto naprawdę, jak w tej bajce o rybaku i złotej rybce, zburzyło się morze i o tam przyszalało nieźle. Taka mała wichuruncia, tam jakieś wujseczko do pogrania. Wiecie, chcę, to wszędzie wszystko się da. I to dla dzieci tu z tyłu. I tu takie... jakby co to, jakby na lawie to pobudowane wszystko. Ciekawie to wygląda. Tak trochę dziwnie. Avenida La Caleta. I tu też dom sobie stoi. Jeden tu, jeden na górze. I tu takie coś. To tak jakby coś, jakby to lawa jakaś może była. Zastygnięta. Albo takie zwyczała skała. Z tamtej góry były jeszcze lepsze widoki. Ale z tej też są fajne. Tu jest jakiś śluch, jakaś dziura. I tu jest cała wioseczka Las Maretas. Fajne widoki tu z tyłu, daleko, daleko wiatraki. Ptaszek sobie śpiewa, kanarek, a tu ocean.